Dzień dobry wszystkim, mam na imię Kadiusza i zapraszam na mój wystrzałowy kanał. Zarówno muzyka, jak i sztuka, odzież lub preferencje kulinarne jest kwestią gustu. Ktoś lubi rock, ktoś rapuje, ktoś słucha popu wcześnie rano w drodze do pracy na przykład. Tak czy inaczej, wszyscy mamy własną wizję idealnej piosenki, której słuchamy z przyjemnością. Wśród moich znajomych i widzów z Polski z pewnością znajdzie się spora liczba osób, które nieraz słyszały rosyjskie hity. I dziś omówię kilka najpopularniejszych rosyjskich piosenek w Polsce i zaczynamy. Pierwsza piosenka jest hitem wszechczasów u nas i u was, jest bardzo popularna i kochana do dziś. Mamy wiele remiksów i przeróbek tej piosenki. Wesoła melodia, prosty tekst i przyjemny głos pozwalają się zrelaksować i zapomnieć o swoich problemach na kilka minut. Ta piosenka jest dość często puszczana w radio, grana w przejściach przez harmonistów i także chętnie grana na polskich weselach, chociaż niestety nie miałam okazji tego sprawdzić. Ale byłam jeden razek zaproszona na polską wesele. I kto zgadnie, co to jest za piosenka? Najpierw posłuchamy. Białe rozy, białe rozy, bezzaszczytne szyby. Oczywiście to jest piosenka Białej Rozy Jurija Szatanowa. Fajna, bardzo fajna piosenka. Idziemy dalej. Rosyjskim hitem kiedyś była i jest znana do dziś piosenka rosyjskiej primadonny Awy Pugaczowej. Nawet moi znajomi z Polski opowiadali mi, że kiedyś w polskich szkołach tą piosenkę puszczano na lekcjach języka rosyjskiego, aby uczniowie poznawali nowe rosyjskie słowa. I ta piosenka ma nazwę Milion Alych Roz. Мільйона, мільйона, мільйон алих роз. Із окна, із окна, із окна видиш ти. Хто влюблен, хто влюблен, хто влюблен і всерйоз. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Якщо континувати тему о милості і квітах, то мушу вспомнити о дуже популярній пісенці Наташі Корольової «Жолті тюльпани». Wiem także, że w Polsce jest bardzo popularne disco polo i w tym stylu żółte tulipany wykonuje zespół Imperium. Pomnę twoje ruki, pomnę twoje guby. Kiedy poznawałam kogoś nowego w Polsce, to zawsze śpiewali mi fragment tej piosenki. Tylko skażę, dalsze nas dwoje, tylko ogni. Tak, to jest zespół Tatu i piosenka ma nazwę Nas nie dogonią. Fajna piosenka i kiedyś był bardzo popularny zespół, teraz występują dziewczyny solo, ale bardzo uwielbiam do dziś ich piosenkę All About Us. Dzięki wam usłyszałam piosenkę rosyjską, bardzo popularną w Polsce zespołu Boom, Kanikuły, bo bardzo często akurat piszecie o niej w komentarzach. Wpada w ucho, chyba, ale nie w moje ucho, niestety. Oczywiście jedną z najpopularniejszych rosyjskich piosenek jest piosenka LJ Fedoka Rozowe wino, różowe wino, ale mam już filmik poświęcony tej piosence, więc idziemy dalej. Starsi widzowie znają pewnie kilka starszych, dobrych rosyjskich kreskówek i bajek. Na przykład kompozycja krokodyla, śpiewaczka Пусть бегут неуклюжи пешеходы. А вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день не похоже, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз. Kilka rosyjskich piosenek na pewno znacie z filmów kiedyś pokazywanych w polskich kinach. Na przykład z filmu Karnawał. Pozwani mnie, pozwani. Pozwani mnie, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос.
Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони. Люб з фільму «Щасливого Нового року» з Барбарою Брильською. На Тихорецкую состав отправиться, вагончик тронется пером, останется стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. І очевидно, не можу помінути хіту всіх часів, які дуже часто, навіть можу сказати, збит часто співала як дитина на сцені в дому піонерів. І та пісенка є під титулом «Хто згадне», до того вийшли почтовки з Криму. І раз, два, три, співаємо разом. Розцвітали яблуні і груші, поплили туманы над рекой, выходила на берег Катюша. Если припомнимы себе współczesnych śpiewaków, którzy występują на російській естраді, правдоподобне значе пісеньки Тімоті з зеспову Серебро і Дана Балана. Przynajmniej czasami słyszałam w polskim radiu. Wielu Polaków, zwłaszcza ze wschodniej części Polski, wie piosenkę O Boże, jaki mężczyzna, piosenkę Stasa Michajlowa. Grigoria Lepsa. Rumki wódki na stole, wiatr płacze za okno. Lub Maksima Fadejewa. Cieszę, że rosyjska muzyka wciąż cieszy się popularnością wśród współczesnych Polaków. Dla wielu z nas te piosenki podnoszą nastrój. Niektórym przypominają lekcje z języka rosyjskiego. A ktoś inny po prostu cieszy się melodią i odpoczywa przy kompozycjach swoich sąsiadów. Uzupełniajcie proszę moją listę w komentarzach. Będę czekać z niecierpliwością. Wszystkim dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Pa, pa! Dzień dobry wszystkim, mam na imię Katiusza i zapraszam na mój wystrzałowy kanał. Blin. Najtrudniejsze to zacząć odcinek, tak naprawdę, bo robię to z 30 minut, nie mogę zacząć. Zaczynamy. Dzień dobry wszystkim, mam na imię Katiusza, nie Katiuszka, Katiusza i Katiusza. Na przykład mamy wiele remiksów i przeróbek tej piosenki. Wesoła melodia, prosty seks. Oj.